Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest The Wandering Village. Gra, proszę Państwa, w której budujemy miasto na grzbiecie przeogromnego stworzonka. Ja jeszcze w tę grę nie grałem, ale wspólnie myślę, że będzie można tutaj coś ciekawego stworzyć. Gra od Strayphone Studio, tak jak tutaj widzimy, ma język polski, więc fajnie. To jest pierwsze uruchomienie. Zobaczę tylko szybciutko ustawienia. Wygładzanie krawędzi, jakość tekstur, bla bla bla, okej. Okay. Wszystko może zostać tak jak jest. Wczytaj grę? O! A, to ja jednak coś tu robiłem. Kiedyś. To usuńmy, bo to jest i tak niekompatybilne. Dobra, co my tutaj mamy? Rozpocznij nową grę. Trzeba będzie w playlistach sprawdzić, czy ja tam coś robiłem. Ekspert, zaczynasz na bezpiecznym, dobrze znanym terytorium, dbaj o swoją osadę, zapuszczając się powoli w coraz bardziej niebezpieczne rejony. Zalecane dla średnio zaawansowanych graczy. Czy na to? Wezmę sobie nowicjusza, słuchajcie. Tylko ogarnijmy tutaj, może nie wiem, napiszmy jako Pabellandia nowicjusz i rozpocznij. Łoty, panie. From our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. Okej. Okay. Użyj narzędzia priorytetów, aby... No właśnie, aby coś tam nadać. Samouczek mamy. Dobra, witaj. Jestem mędrcem osady i czuwam nad tymi dobrymi ludźmi. Nasz lud, Niomani, nie wiem jak to poprawnie przeczytać, przebył długą drogę i przetrwał niezliczone przeciwności losu na przestrzeni lat. Lecz dziś napotkaliśmy Onbu, starożytną istotę od dawna uznawaną za wymarłą. Nasze spotkanie zapewne zostało zapisane w gwiazdach. Prawdopodobnie stworzenie to latami spało pod ziemią. Być może zbudziły je toksyny wsiąkające coraz głębiej w glebę. No dobrze. Biedactwo wygląda na wyczerpane i znów zapadło w sen. Czytałem kiedyś, że te stworzenia czerpią pożywienie z gleby. Zastanawiam się więc, czy będzie w stanie tu przetrwać. Wygląda na to, że od teraz musimy dbać o siebie nawzajem. Dzięki mojemu doświadczeniu nasz lud dotarł aż tutaj, ale teraz to ty przejmiesz dowodzenie i poprowadzisz ich ku lepszemu miejscu. Aby to ułatwić, mogę przekazać ci część wiedzy, którą sam zdobyłem. Będzie to swego rodzaju samouczek, co ty na to? No, ja się zgadzam. Okej, okay, notatnik mędrca. Samouczki, które się tu pojawiają, wszystko ci pokażą. No dobrze. Otwórz notatnik mędrca. No dobrze, cele gry. Postaraj się przeżyć jak najdłużej. Żeby to zrobić, musisz zapewniać swoim osadnikom schronienie i pożywienie, odkrywać za pomocą badań nowe technologie i zdobywać materiały z różnych biomów. Nie zapomnij także dbać o Onbu, twojego olbrzymiego towarzysza. Jeżeli umrą wszyscy osadnicy lub Onbu, gra się zakończy. Okej. Dobra. I co? Oni by chcieli domki, jak rozumiem. Bo już tutaj piszczą. Menu, placówka robotnicza, centrum naukowe, narzędzie burzenia, namiot. Dobra, postawmy im namioty. Tylko pytanie, czy jest tu gdzieś... Czekajcie, bo oni mi tu każą coś robić. Zatrzymaj grę za pomocą przycisku pauzy. Ustaw tempo gry na 4. Dobra, to zrobimy. Pyk. A ja już bym chciał na jeden. Ło, ty panie, patrzcie, jaki fajny. Fajny jest. Dobra, przejdź do widoku Onbu, już było. Przejdź do widoku mapy świata. Przejdź do widoku mapy świata, to gdzie ja mogę zrobić? A może pod M? Nie? Tutaj. Okej, okay, mapa świata, rewelacja. Czyli, a on będzie sam chodził, czy... Czy my możemy nim sterować? Zakwaterowanie przynosi wiele korzyści. Wiele korzyści twoim osadnikom. Dobra, przejdź do widoku osady
i zbuduj namioty dla swoich ludzi. I mamy ich zbudować 6. No to dobrze, to zbudujmy 6 namiotów. Myślę, że tutaj na tej takiej powiedzmy glebie to będzie dobry pomysł. Będzie raz. A z shiftem mogę więcej jakby stawiać? 2, 3, 4, 5 i 6. O. I niech sobie budują. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy jagody, setka. Drewna nie ma. Kamień 30 i woda 100. Czyli oni to już mi całe drewno zużyli, skubańcy? To z czego wy to budujecie właściwie? Z drewna, no właśnie. Co wy macie do powiedzenia? Bezczynny. Jest zakwaterowanie, jakość zakwaterowania 1. Okej. Okay. Dobra, teraz tak, zbierz co najmniej 10 sztuk drewna, zbuduj co najmniej 8 namiotów, czyli jeszcze 2 namioty, no i drewienko by trzeba było zebrać. Zobaczmy. Zawsze możesz sprawdzić potrzeby swoich mieszkańców, klikając wskaźnik zadowolenia w prawym górnym rogu. Dobra. Większe zadowolenie skutkuje wyższą produktywnością. No dobra, to narzędzia zbierania. I teraz co? Zetnij drzewa. I my mamy ściąć drzewa. Zetnijmy tutaj. A czy one będą same odrastały, czy my będziemy musieli tutaj jakiegoś takiego, powiedzmy, leśnika postawić? Przyspieszmy sobie nieco czas. Niech oni szybciej te drzewa zbiorą. Jedzenie mi się kończy. Dobra, 10 sztuk jest zrobionych. To teraz... jeszcze 2 namioty trzeba dostawić. To jest jakiś zasób zapewne. Albo kamień, albo coś innego. Co to jest? Kamień. Okej, okay. Można z niego uzyskać kamień. Dobra, spoko. Myślę, że też by się przydało, aczkolwiek jak na razie to widzę, że tego kamienia nie zużywamy. Dobra, wy to co tam piszczeliście? Jakaś studnia by się zapewne tutaj przydała. Ubita ścieżka. Ja bym tę ścieżkę tutaj machnął. Czemu nie? Niech się biorą do roboty. A, nie mogę obracać. Nie mogę obracać. Przynajmniej nie myszą. Umieść budynek zbieracza jagód. O! No to chyba tutaj to będzie rozsądnie. Zbieracz jagód. Zobaczmy. Nie chcę tego. Placówka robotnicza. Służy do zarządzania pracownikami w placówce. Możesz ich wyszkolić na tragarzy, zbieraczy lub budowniczych. Pracownicy w tym budynku poruszają się nieco szybciej. Okej. A to umożliwia odkrywanie nowych technologii. To ja nie wiem, czy im o to chodzi? Czekajcie, nie, raczej chyba nie. Zbierać jagód. O. I potrzebujemy do tego celu 15 drewna i 15 kamieni. No to jeszcze... A drewno tutaj macie. Ale chyba za mało. Dobrze, to zetnij jeszcze tutaj. Czy on bu się porusza, czy... Nie, on śpi. On sobie tutaj śpi. No to dobrze. Myślę, że budynki to fajnie zostawiać tutaj, a to może się przyda później na... Na jakieś, nie wiem, pola? Czy o ile będą dostępne? No i co, chłopaki, ścinacie? Chłopaki i dziewczyny? Nie wiem, dziewczyny mamy tutaj? Hashim. A to Wiktor. No dobra. Zobaczmy, zbieracz jagód. Mogę postawić. Można byłoby go machnąć, powiedzmy, tutaj. A, bo on ma zasięg swój. Rozumiem. Czyli on ma jeszcze zasięg, o to też trzeba dbać. Gdzie by go postawić tak, żeby było dobrze? Jak najwięcej tych jagódek bym chciał mieć w zasięgu. Tutaj to jeden skasuje, tak? To chyba tak będzie dobrze, wiecie? Tylko pytanie, jak mogę obrócić... U oraz E, a to jest zbliżanie. Z, C, nie. Z efektywność 18%, to jeszcze na efektywność trzeba popatrzeć. Gdzie by cię postawić? Tam, gdzie jest dużo jagód.
tej 9% efektywności. Chyba najrozsądniej było tutaj stawiać. Tu jest 9, tutaj 18. O, ale tu jest jeszcze 22, 36, jeżeli bym ściął drzewo. Albo tu 45, proszę bardzo, to już tak całkiem nieźle. Ale to może być za daleko, słuchajcie. To krzaczek do usunięcia bym musiał pójść. No dobrze, zobaczmy, czy ja mogę tutaj postawić? Mogę. Niech i tak będzie. Dobra, ktoś tam wędruje. To tę ścieżkę by trzeba było tam doprowadzić, to szybciej by się może ten gościu poruszał. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że ja tam postawiłem akurat tego zbieracza. Ale tutaj ta placówka... No to jest dosyć ciekawe. Przyspieszmy sobie czas, niech oni tam szybciej to wybudują. Gościu na razie ścina krzaczka. Dobra. Sterta jagód. No jeszcze to trzeba zebrać. 52 jagody mi zostały, 23 drewna. O, onbu coś tam działa. Onbu idzie, gdzieś spaceruje. Niezbudowano wieża trąbacza. Spokojnie, no wszystko przyjdzie czas. Gdzieś nasz ombu się wybiera. Gdzieś wędruje. To niech wędruje. Dobra, tutaj rybiata buduje... O, elegancko. Dobrze. Nadaj priorytet któremuś zadaniu. Okej. Ja bym tę placówkę robotniczą chciał zbudować. Zbudujmy ją może w tym oto miejscu. Póki możemy. I ustaw wysoki priorytet. O, no bo to im o to chodziło. O, elegancko. I możemy zbudować farmę. Aby zapewnić stały napływ żywności, zbuduj farmę na trawie. No dobrze. No tutaj przechowywanie, żywność, zbierać jagód. A, farma. Elegancko. Tylko tutaj będziemy potrzebowali co? Kamienia oraz drewna. Nie mamy ani tego, ani tego. To możemy im powiedzieć, żeby zbierali tutaj kamień. To przynajmniej oczyszczą trochę ten teren. I tu też. Plus do tego jakieś drzewa by trzeba było wyciąć. Może by to machnąć. To byśmy zrobili miejsce. Ja bym dodatkowo jeszcze może przedłużył ścieżkę. O. I przyspieszmy sobie nieco. Elegancko. Ścieżka jest, kamień. Kamień to trzeba zebrać, sterta kamieni. Okej. Okay. No to co? To teraz te farmy by wypadało zbudować. Farma. I ta farma nie ma jakiejś tam efektywności, tak? Czy ma? No nie ma, no nie widzę. Ale tutaj to będzie dobry motyw, żeby ją postawić. No, ma jakiś tam niby zasięg. No to pyk. To dawajcie. Czy tu coś się dzieje? Dzieje się, zbierają jagódki. Elegancko. Zapas. 2 na 20. No, to po ciulu. Czy niszczycie krzoczki? Można zwiększyć liczbę pracowników do 3 maksymalnie. Dobra, farma jest gotowa. Przydziel pola uprawne do farmy. Ustaw liczbę pracowników na farmie na co najmniej 3. Dobra, teraz dodaj pole uprawne, okej. Okay. Mogę tutaj dowolnej wielkości pole zrobić, czy oczywiście w zasięgu tej farmy, tak? Powiedzmy,
No nie, no takie to będzie za duże. Roślina uprawna to buroki. Dobra, niech będą mi buroki. To tutaj sobie machnijmy jedno pole. Tutaj kolejne może. Chyba, że to wszystko jest jedno pole. No to też tak może być. No ale dobra, niech będzie. Czemu nie? Myślę, że dużo żywności się przyda. No tak na trawce, tak? Żeby była żyzność. I teraz, co tu mamy robić? Ustaw liczbę pracowników na farmie na co najmniej 3. Proszę bardzo. Temperatura 60%, no jest bardzo zimno teraz, tak? Dobrze, teraz potrzebujemy zbudować co najmniej 2 studnie powietrzne. Studnia powietrzna automatycznie pozyskuje wodę z powietrza, działa lepiej przy wyższych poziomach wilgotności, nie działa na pustyni. Czyli ja rozumiem, że ten nasz onbu, on będzie się poruszał i w różnych biomach będzie się jakby znajdował. A czy coś takiego do magazynowania to my tutaj będziemy mieli, czy też nie? Oni tutaj będą potrzebowali wody, więc ja mógłbym im to postawić, powiedzmy jedną taką studnię, załóżmy tutaj, co by było bliżej. Tędy byśmy ścieżynkę puścili. O, coś takiego. A drugą... No właśnie, a gdzie postawić drugą? Może tutaj, chociaż tutaj to... Pytanie, czy ta woda im będzie potrzebna do życia również, czy to po prostu... Inaczej. Ech, kurczę, wybaczcie. Telefon za telefonem, a jeszcze się okazało, że to pomyłka. No ale nic nam tutaj za bardzo nie umknęło, nic nie dostawiałem bez was. To jeszcze tę jedną studnię w takim razie dostawimy. To myślę... A nie, bo ja wiem, co miałem sprawdzić. Czy tutaj woda jest potrzebna? Ale nie. No dobrze. O, i znowu mi dzwoni ten telefon, ale to ten sam numer, kurde. Mówić babce, że pomyłka to... To jeszcze raz będzie dzwonić pod ten sam numer, no. Dobra, przyspieszymy sobie czas. Okej, mamy 2 studnie. Teraz tak, zbuduj zbiornik wody, spiżarnia, elegancko, to te jagody będzie można przenieść. I mamy zbudować również skład materiałów. No tutaj jeszcze troszeczkę mamy tego całego badziewia. To zróbmy tak, tutaj byśmy mieli surowce, to nie, przechowywanie. O, zbiornik wody, na to potrzebujemy 15 drewna i 5 kamienia. Kamień byśmy mieli, tylko drewno by trzeba było sobie ściąć. Co to jest? Grzyby, proszę bardzo. Elegancko. No dobrze. Oni sieją tutaj te buraki, jak jest zimno? Ja cię kręcę. O, narzędzie, proszę bardzo, kompost tutaj. Można byłoby... O, właśnie, włączyć. No dobra. A oni coś tak uprawiają, tak trochę niemrawo, te buroki. Czy dla nich tutaj jest za duże to poletko, czy jak to interpretować? No dobra. Drzewa są ścinane. Zbiornik wody, to myślę, że można byłoby zbudować tutaj. Ha. Wiecie co, to może tu gdzieś to bym ogarnął. Tylko jak? Oto jest pytanie. Bo najsensowniej byłoby postawić 2 zbiorniki. Tylko rzecz jest tego typu... No dobra, postawmy jeden zbiornik tutaj, powiedzmy. Można by... jeszcze kamienia potrzebujemy. Spiżarnię to też by można było zaraz gdzieś machnąć. To oczyścimy.
Ludki niech się tam zabierają za robotę, a skład materiałów to może gdzieś tutaj, albo tutaj. No można i tutaj, czemu nie? Taki jeden, maluśko, wymagane materiału 10, przyspieszmy grę. Gdzie ten onbu podąża? Ale kurczę, co? Gdzieś ty chopie poszedł? Gdzieś ty poszedł? Jest chłodno. Dobra. I jeszcze potrzebowalibyśmy spiżarkę. Czyli jeszcze drewno. Martwi mnie jedynie to, żeby tego drewna nie brakło, bo na razie się tutaj rozwijamy. Do tego jest potrzeba bardzo dużo, no ale potem, jak drzew zabraknie, to jak będziemy budować? Napotykasz małą grupkę nomadów szukających nowego domu, czy pozwolisz im dołączyć do swojej osady? Czy dołączyć? Podejmij decyzję co do aktualnego wydarzenia biomu. No dobra. Tylko gdzie ja mam im... A, nomadzi. No dobra. Przyjmij ich. Pewnie, że tak. Im nas więcej, tym lepiej. Zdrowi ludzie dołączyli do twojej osady. A to mogą się zdarzyć i chorzy. I przydałoby się nowe namioty postawić. Bo ile osób żyje w jednym? Liczba łóżek 2. Okej. Okay. Plus 10% premii do odporności na zatrucie dla mieszkańców. Czyli nie posrają się po jagodach jakichś, tak? Czy jak to tam rozumieć? Dobra, gdzie ci nomadzi są? Czy oni gdzieś już tam... No nie wiem, nikt mi tutaj nie wyskakuje, że nie mają miejsc. Dobra, budujemy spiżarnię, słuchajcie. Spiżarnia, ważna sprawa. Postawimy to tutaj. Niech mają. I przyspieszymy czas. Jak tam jagódki nasze? Zapchane wszystko, tak? Zapchany magazyn jest. No to teraz jak... O, właśnie. Jak spiżarnię postawiliśmy, to teraz będą mogli sobie tutaj to wszystko przechowywać. Okej, nomadzi dołączyli do naszej osady. Wzniesiono budynek spiżarni. Rewelacja, tutaj jagody można między innymi przechowywać. Co tu jeszcze będzie? Polenta, przetworzona żywność o zwiększonej jakości, wytwarzana z kukurydzy, proszę bardzo. Takie rzeczy. No dobra, ale tutaj ja widzę, że może by zwiększyć liczbę osób na farmie właśnie tak do 5, to będzie jakoś to uprawiane i tutaj, nie? Te pola, bo coś tak mi się kuźwa to nie podoba. No dobra, słuchajcie. Będziemy mieli za zadanie zbudować centrum naukowe i wybrać kuchnię jako temat badań. Ale to zrobimy w kolejnym odcinku. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajki i suby. Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.